Bardzo bogatą ofertę przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Orzęcinie na ferię roku 2013. Z czego to wynika? Staramy się, aby dzieci i młodzież, która zostaje z różnych powodów w domach podczas ferii, miała możliwość dobrze spędzić czas właśnie w gminie Orzęcin. Tą ofertę przygotowała zarówno placówka macierzysta w Orzęcinie, jak i świetlice wiejskie w 7 miejscowościach gminy. To, co nie występuje w innych tego typu placówkach na terenie powiatu brzeskiego, to liczne wycieczki i wyjazdy. Tak, gmina Orzęcin zlokalizowana jest z dala od centrum, więc staramy się, aby dzieci i młodzież, którzy chcą skorzystać z naszej oferty właśnie wyjazdów do Krakowa, do kina, do teatru w Tarnowie, miała taką możliwość. Nie zawsze jest okazja w trakcie roku, żeby wygospodarować trochę czasu, środków, natomiast w okresie właśnie ferii jest ku temu dobry czas. W tym bogatym programie nie zabrakło licznych konkursów i turniej organizowanych z myślą o najmłodszych i młodzieży. Co roku te turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem. W ogóle to rozpoczęliśmy ferię od mistrzostw, od zawodów w szachach szybkich, gdzie w zawodach uczestniczyło około 50 osób, którzy przyjechali do nas z różnych części Małopolski, nie tylko, bo również z poza Polski, z Ukrainy. W czasie ferii odbywają się również zawody w bilard, w tenisie stołowym, no i zawody, które cieszą się sporym zainteresowaniem, na które nasza jednostka też, w które nasza jednostka też mocno się angażuje, mianowicie zawody strzeleckie, strzelanie z KBKS-u, właśnie dla dzieciaków, dla młodzieży, i w tych zawodach pod koniec ferii uczestniczy ponad 100 dzieciaków. Przeglądając program Gminnego Ośrodka Kultury związany właśnie z feriami roku 2013, zauważyłem, że te zajęcia odbywają się nie tylko w Gminnym Ośrodku Kultury w Orzęcinie, ale także we wszystkich świetlicach na terenie gminy. Tak, plan opracowany jest w taki sposób, aby był bazą do tego, żeby mieszkańcy, dzieciaki, młodzież z innych miejscowości korzystali z tego podstawowego planu, ale oczywiście każda ze świetlic przygotowuje coś swojego, i tutaj młodzież z całej gminy może w taki sposób uczestniczyć w zajęciach.